Domowa medycyna nie zawsze jest w stanie poradzić sobie ze wszystkimi dolegliwościami. Pewna kobieta bardzo chciała poprawić swój wygląd. Zdecydowała się na operację plastyczną, ale przez błąd lekarzy została oszpecona. Domowa medycyna, choć mało inwazyjna i przez to nie zawsze tak efektowna, jakbyśmy chcieli, raczej nie powinna nam zaszkodzić. Niestety, nie można tego powiedzieć o mających podejrzaną reputację niektórych gabinetach medycyny estetycznej. Ta kobieta trafiła zdecydowanie w niewłaściwe ręce. Domowa medycyna nie pomagała, zdecydowała się na operacje plastyczne Ellen Gonzalez z Stanford, stan Connecticut, USA. W dzieciństwie cierpiała z powodu drwin rówieśników, którzy szydzili z jej wyglądu. Gdy udało jej się zrobić karierę zawodową i odchować dwójkę dzieci, postanowiła to sobie wynagrodzić. Zdecydowała się na operacje plastyczne w budżetowych gabinetach medycyny estetycznej. Czterdziestodwulatka pierwszą próbę poprawienia urody przeszła w 2004 roku. Wtedy wstrzyknięto jej silikon, a ona liczyła, że dzięki temu poprawi swój wygląd. Niestety, efekty nie były zadowalające. Stwierdziła, że zrobione jej za duże usta, które w efekcie zniszczyły jej twarz. Po 12 latach zdecydowała się na kolejną operację, która miała nadzieję, że tym razem pójdzie znacznie lepiej. Kolejne operacje nie poprawiały jej stanu. Było coraz gorzej niestety, efekty poprawek nie były zbyt dobre. Sama przyznała, że trudno było jej spojrzeć w lustro, bo widziała jedynie pysk świni. Zdecydowała się więc na wizytę w innym gabinecie, aby poprawiono błędy poprzednich lekarzy. Po raz kolejny przeżyła zawód, jej usta wyglądały jeszcze gorzej. Dzisiaj grzeje, 1. Zemsta faraona wcale nie jest mitem. Dotyka wielu turystów, da się jednak z nią walczyć. 2. Ogromny smutek i żałoba dla wszystkich Polaków. Niestety, nagła śmierć zabrała go przedwcześnie. Zdesperowana Ellen w 2018 roku poddała się kolejnej operacji plastycznej, z nadzieją, że chociaż raz uda się zrobić ją dobrze. Niestety, było jeszcze gorzej. W efekcie 42-latka ma problemy z mówieniem i jedzeniem. Wszystkie pokarmy przyjmuje przez słomkę, ze względu na to, że inaczej jedzenie wypada jej z ust. Fotografia Daily Mail. Najlepsze newsy dnia, źródło, webnewsy. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.